5. już edycja Wampiriady odbyła się w Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Licznie przybyła grupa osób, z chęcią oddała krew na tak szczytny cel. Główny organizator Tadeusz Kozłowski zapewniał, że mieszkańcy Leszna chętnie włączają się w tego typu akcje. Odzew jest i szczególnie u młodzieży naszej szkoły, która zawsze jest tutaj przez nas tak jakby w taki sposób informowana. Mówimy, omawiamy potrzeby na lekcjach wychowawczych o potrzebie oddawania krwi. Prezydent miasta Leszna sam jeszcze nigdy nie oddał krwi, lecz z całego serca popiera takie inicjatywy. Ja nie ukrywam, że zrobiłem kilkanaście wampiriad w ratuszu przez Stowarzyszenie Działań Leszna, dlatego każda taka inicjatywa jest cenna, zwłaszcza, że organizują to uczniowie naszych szkół. Doceniam to, dlatego tu jestem, chociażby zobaczyć, jaka będzie frekwencja. No i cóż, wielki szacunek dla organizatorów, dla osób, które mocno zaangażowały się w tego typu akcje. Jak wiadomo, krew jest bardzo cenna, każdy szpital potrzebuje tej krwi, dlatego z wielką przyjemnością i z ogromnym szacunkiem darzę właśnie takie imprezy, które w pewnym sensie dają możliwość ratowania ludzkiego życia, ale z drugiej strony też jest to forma zabawy, rozmowy z kolegami. To jest fajne i świetna inicjatywa. To piękny pomysł ze strony młodzieży, która jeszcze wielokrotnie przyczyni się do ratowania życia niejednej potrzebującej osoby.